Raz. Halo. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej z Aleksem. O! Ale głośno. Aha, i co mieliśmy zrobić? Mieliśmy zrobić z tym gościem to zadanie, nie? Jakbyśmy jeszcze zabezpieczyli w jakieś fiolki życia. I żyćku by się przydało coś. Figufago, jakieś życie. Tam od tego ziomka weźmiemy. Amo mamy, nie? Do strzelby. Dosyć sporo. Tutaj też w razie co jest, dobra. No i tutaj broń też w razie co jest, ale... wziąłbym po prostu jeszcze... Pokaż co sprzedajesz oczywiście. Pokaż co sprzedajesz. A tak w miastu. Pamiętaj, niczego nie rozdaję. Dobrze, będę pamiętał. Więc zasadniczo chciałem coś... Jest coś lepszego? Nie mogę na nic lepszego, jeżeli chodzi o tutaj strój trafić. Iksir, ale ja mam kasy. Dobra, trzeba coś sprzedać najpierw, bo... Ja mam tyle kasy, że no... Dobra, to, bo to... Tarczy nie używamy, więc jak najbardziej. Jakieś dwuręczne, no niby spoko by mogło być, no ale... To w ogóle już możemy założyć. Ten miecz renegata też zaraz będziemy mogli założyć. Dobra, to sprzedajemy, bo to nam aż tak nie będzie potrzebne. W ogóle tej broni tak samo. Nie wiem zawsze, którą ja mam założoną w sumie. To jest ten łuk, który ja mam? Czy to jest to, co mam? Nie no, to jest to, co mam. Granat. Wrzutnia rakiet. Bum bum papa. No bum bum papa jest niemożliwy, nie? A do bum bum papa nam... dużo też nie brakuje. Dobra, jakieś amunicje. Okej. Okay. Maska. Odporność na truciznę. W sumie to jest dobra maska. To są okulary. Dobra, sprawdźmy co jeszcze tutaj możemy sobie sprzedać. Zdrowie, odporność na mróz. No zobaczcie, te zupki tutaj nawet coś dają. Ale ja chciałem tutaj z tych złomów takich, nie? Z tych złomów, to co tutaj zbieramy na złom w sumie. Wiadomości, no to może nie. Ale to tam sobie możemy posprzedawać, jakieś doniczki, jakieś pierdoły, jakieś coś tam. Stara apteczka, no. Nie będziemy tego kolekcjonować, bo to jest niepotrzebne. No to jeszcze się na coś tam może przydać, nie? Ale dobra, już mamy tej kasy. Teraz sobie kupimy to i pasuje. Te średnie eliksiry, dobra. Niech sobie będą. I gitara. Okej, okay, mamy tu... To są te średnie? Nie, to jest mały, a jakby tu władować ten średni? To jest ten średni eliksir, nie? Specjalizacja, my jeszcze nie mamy specjalizacji nawet. Ustaw szybki dostęp. O właśnie, tak zrobimy, no. Coś jeszcze mamy na szybki dostęp? Jeszcze mamy na szybki dostęp. Może jakąś broń? Jeszcze co? No tylko już żadnej broni już tu nie możemy założyć, chyba że jeszcze... Dobra, niech sobie tak będzie. Okej, okay, idziemy z tym gościem. Mamy, mamy zadanie do wykonania, idziemy z tym ziomalem tam sobie. No zobaczcie, a tu co wisi? A tu tak... Sferyczne ostrze, tak oparte, tak... Tak znikąd? To ja sobie wezmę. Może coś z tych sferycznych ostrzy potem zrobię, bo już mam 6 sferycznych ostrzy. No one są bardzo niby dwuręczna broń. Zobaczymy jak to będzie muciło kiedyś tam w przyszłości. Dobra. Idziemy z tym ziomalem, tak jak mówię.
Podjemy sobie jeszcze coś tutaj, żeby sobie wyrównać życiu. A teraz idziemy z tym ziomakiem się gdzieś mieliśmy z Adamem. Adam, teraz będzie ciemno. Ruszajmy tutaj bazy. Nie wiem, czy ja dam radę to zrobić. Zobaczymy. Świetnie. Świetnie. Zdań będzie to dla nas fascynujące. Mam nadzieję, że uda mi się trochę ponagrywać tych odcinków, żebyśmy mogli sobie je też wstawiać, jak będę na pielgrzymce. Zobaczymy. Cel naszej podróży nie jest dalej. Trochę bardziej w kierunku formatora. Jak zwykle prześlę dokładne współrzędne, a twój adiutor. Nie ważne, że żeby się nagrywało. Się wokół Gamary, nie zwracając na siebie uwagi tych stworzeń. Lepiej więc stąpać ostrożnie. Lepiej. Dobrze, że już taki jestem w miarę potężny, a robot z nami lata? Czy teraz jak już mamy... Jak już mamy tego towarzysza, to już jest dupa. O, kurwa, dzięki tej. Bum, bum, papa, a to? Szarańcza jakaś, kurwa. Rozwalamy wszystko, bo słuchajcie, potem jak się na nas to skupi wszystko, to nie damy rady. A tak po kolei tutaj, wszystko sobie tutaj po kolei. Ten też idzie? Dobra, pizgaj go. Popie. Ale mi dygnął. Kurwa, zabije mnie. Ej, zabije mnie. Kurwa. Co mówią na to okropieństwo? Gamar. Formator położony najbliżej ośrodka niebian w Mararkorze to Alfara, następny to Betara i tak dalej. Ten jest trzeci z kolei. Stąd Gamar. Ta-da-ta. Ta-da-ra. Nazywnictwa zdają się od... Jeraj złą. Czytam. Jakoś tak to leciało, nie? Planuj czas i pieniądz. Zęby my, zbieraj złom. Nie? Jakoś tak to leciało? Dobrze mówię? Ej, dobra, tam jest jeszcze jeden. O, tam też jeszcze, ale to nam nie będzie przeszkadzało. Ale tego sobie zlikwidujemy. O, to zanim doleci, to padnie, dobra. Ej, a tam do góry co jest? Tam za Chiny coś jest fajnego. Co tam jest do góry, ej? Nie ma bata, że tego nie zeksploruję, ej. No przecież o ludzie, kochane. To jest jakieś zajebiste miejsce. I zajebiste panty tu będą. Siedziba niebian leży na północy. No, śpiwór, dzięki. Przybywa właśnie z Mararkoru, gdzie umieszczono główny formator. Graniczy z nim Ignacy, i to wszystko? Region najbardziej narażony na zagrożenie. Kiedy według ciebie możemy się spodziewać ataku ze strony niebian? Trudno powiedzieć. Niebianie. Albowiem pewno dowiedzą się pierwsi. Dostali miejsca w pierwszym rzędzie. Ej, to jest nasz robot? Bo jeszcze się okaże, że możemy iść może we trzech. No bo nie bije w ogóle nic. Nie, to nie jest nasz robot. Nie, to jest nasz robot. Chodź za mną. Chodź ze mną. A ten mnie opuści, czy nie? Ciekawy jestem, czy on mnie opuści. Nie, on też idzie, no więc właśnie. O, o to chodziło. Tak, jesteśmy we trójkę, a nie, kurde, pojedynczo. Co we trójkę, to we trójkę. Szanuj czas i pieniądz. Wspominałeś o komórkach rozrodczych. Tak. W formatorach zęby myj, zbieraj złom. Wstają niebianiny. Czy to tam hodowane są stwory? Tak zakładam. W przeciwnym razie aż tylu by ich nie mieli. Wzięli je z, no,
skądkolwiek sami przybyli. Fajna miejscowa. I przywieźli w tych latających laboratoriach. O, Aleksik. O, jakiś uszkodzony topór. Talerz. Złoty. Panie. Fajnie, paczka fajek. O, panie, jak fajnie. Dobra, wątpię sobie. Tu jeszcze coś leżało? O, ruda złota. I jesteś rudę. Łupieżca. Jeszcze drga. Oczywiście sobie zeksplorujemy te wszystkie budynki, bo jakby inaczej, słuchajcie, to nie ma bata w ogóle. To takie rzeczy to nie przepuścimy. Nie wiem, co to za miejsce i co tutaj, z czym tu eksperymentowali, no ale okej. Musimy iść dalej, ale jeszcze sobie zapiszemy, bo tak my się tutaj gdzieś wybierzemy, idziemy o krok, zrobimy krok za daleko. I no i będzie, kurwa. No, zrobimy o krok za daleko i to się czasem może źle skończyć właśnie potem. Dobra, mamy to. A coś dostałem, jakąś wiadomość? Dobra. My tam musimy iść, no nie ma bata, słuchajcie. Ja tu sobie jeszcze zobaczę, jak to się nazywa to zadanie. Na własne oczy, dobra, bo potem tak muszę to nazwać. Na własne oczy. Ale miejsca do eksploracji jest, nie? Właśnie, na wakacjach z Szarym jeszcze bym chciał spróbować podejść do Elden Ringa, do tego bossa, tak na luźnych rajtach, nie? Kompletnie. Słuchajcie, no trzeba tutaj ziomka. Powoli ich tutaj trzeba eliminować. Żeby nie było, że się wszyscy zlecą zaraz. Tu jednak bazujemy na strzałach, więc... Dobra, ale... No ziemek jest zwalnięty. Jakaś broń? Jeszcze coś? Powinna leżeć broń, nie? Dobrze. Leży. Tutaj oczywiście go zwabimy. To wykolejeniec jeden. On już przyjdzie, to już tam coś on będzie miał. Szary, jak tak będziesz celował. Trafiał. Daj spokój, dobra. I praktycznie się nim zajęli, ale... No tu nie ma z nami szans. Wykolejenie zjedz, no to. Bierzemy towar, wiadomo. Powoli sobie zapisujemy. W ogóle najlepsze jest to, że potem muszę przed pielgrzymką to wszystko powstawiać, nie? Bo na pielgrzymce to już nie dam rady. Ale przed po prostu powstawiać i tyle, nie? Ten talerz też jest do zabrania. Kurwa, ale się ustawił, no. On jest za Chiny do zabrania, ale nie dadzą nam go. O! To może być trochę poważniejszy przeciwnik. Brazyliszek, dobra, jedziemy z tym brazyliszkiem, dawaj go. No to wchodź, kurwa, chłopak się nie zastanawia, tylko brazyliczka dawaj tutaj. On nam nie idzie, ej. Dobra, mamy to, panowie. Nie to, to, o właśnie, brazyliszek jest, dobra, super. A tam co lata? No lata jakiś dziad, no nie chce lata, dobra. Wyczek kawy.
Może dzisiaj sobie poświęcę dzień i sobie ponagrywam właśnie trochę. No trochę trzeba to na górkę, bo jeszcze tak. Zaraz będzie trzeba to wstawić. Tak, raz będzie trzeba wstawić, bo potem jeden dzień jeszcze ten przed wyjściem jeszcze zrobimy lighta takiego pożygalnego. Kurwa, nie to to. Zęby mi zbieraj zło. Dodawać naparzać, bo tu już Bóg idzie. Żarty się skończyli. Jak mi go... A czemu on ich nie bije, daj? Dobra, my musimy tutaj podziałać trochę. Dobra, leży, ziomek. Ja sobie te kosy będę brał, bo może coś z tych kos fajnego będziesz stworzyć, nie wiem. Jak nie, to sprzedamy po prostu w piździet i tyle. Dumy z klinkieru se robią. I ja będę im za 5 zł robił. Dobra, no dawaj tego ziomka też jeszcze. Po kolei trzeba tutaj, śpraczy. Pewnie się dwóch na mnie rzuci. Trudno. Tak, żeby chociaż użycia mu zabrać na strzałach. Dobra, jeden leży. A tu kurwa, ale ataken ma. Ataken to on ma potężny. Zabili go, no i dobra. O to chodziło, słuchajcie. Zabili go i uciknął. Zapiszemy sobie. Tam jest jeszcze jeden. One mi się trochę kojarzą z tymi ze Stranger Things, nie? Trochę tak, nie? Czy nie? Dobrze, nie trafiłem, on dobrze! Dobrze nie trafiłeś! A ten też ma pierdolnięcie, nie? Ten chłopak, co z nami jest. Dobra, tam jest jeszcze jeden ziomeczek. Jeszcze musimy przetestować w LoLu ten tryb 2x2, taki skrzydłowy w LoLu. No dalej, bo uniki robisz, chłopak. Koniec tego dobrego, po prostu, bo ile można. Dobra, nie gadamy z nimi, bo nie potrzeba. Fajne, akurat zadanko takie mi się wydaje, taki odcineczek na tę misję. Tam jest jeszcze jeden, weźmy go, wyeliminujmy, bo potem będziemy się tutaj... O kurde, ten olbrzym jest potężniejszy troszeczkę. Gdzieś tu trzeba wliść, żeby go tak... Wysokie prawdopodobieństwo zasadzki. Dobra, bierzemy to, co... Wezwać posiłki. Kurwa, jesteśmy we trzech, to ty chcesz jeszcze więcej. Dobra, zapiszmy sobie. Tu notorycznie będę zapisywał. Prawdopodobnie możemy dojść do tego miejsca, ale tego olbrzyma bym pyknął, no kurde, słuchajcie. Mogę tam wliść? Stanę na tym na przykład, czy nie? Kurwa, stań na tym. Ja pierdolę, ja chcę na tym stanąć właśnie. Kurwa, no. Dobra, stanąwszy. Tam ktoś coś gada. I teraz walniemy tego olbrzyma. Chyba, że czymś będzie strzelał w nas. A właśnie strzelał. Dobra, dawaj. Dawaj. Ciekawe, czy on mnie tu sięgnie, nie? O,
Dawaj niego. Jezus, ale... Kurwiający, nie? Jak ja kocham, że ta gra się buguje. Normalnie byś pewnie człowiek nie dał rady, nie? Kogoś tam strzelą, ale nie wiem kogo. I on jest. O kurwa, tu jest jeszcze jedno. Mieszę się w tym. Dobra, a gdzie on jest? No gdzie to gówno lata? To tam jest. Kurwa, no niech zlizie. Dawaj gniego i tam. W ogóle się nie pierdziel. Oprócz olbrzyma jeszcze jest ten pełzacz, też jest taki mocny? A jak mi zabije Adama, to co się stanie? Może wstanie, ciekawe czy wstanie. Dobra, dawaj. Furioza. Adam, wstawaj. Nie udawaj, że śpisz. Popo. Dużo mu nie zostało, ale ja się muszę uleczyć trochę, ej. Poki. Bo on mnie tam czymś pierdyknie raz i jest po mnie. Dawaj w niego. Bo właśnie o tym mówiłem. Dobra i nie żyje i chuj, no i cześć. Adam, a ty wstawaj. Adam, nie przesadzaj, nie było tak źle z nim. A gdzie jest? Gdzie jest ten duży tej? Tu jest, dobra. Tu jest olbrzym. W jakim miejscu? A tamten też? Kurwa, ile ich jest tutaj? Ludzie kochani. Ale napierdalać w niego. Ale widać jak te łapy mu się tu naprężają, żeby... Chyba nie wiem czy trafiłem, pewnie nie. Ale powiem wam, że ten robot chyba jest najlepszy. Jako opomagier. Nie wiem, tak mi się wydaje. Ej, o ty na mnie? Ziomek, ty już nie żyjesz. Co ty... No, hop, hop. Chciał mi jeszcze dygnąć, kurde. Wydygać na kasę chciał mi, kurde, ham. To jest zegarek? O kurwa, zegarka nie widziałeś. Coś tu jeszcze burczy, ale nie wiem co, a to może. Ciekawe, czy tu na przykład będą jakieś fajne fanty? Powinny być, nie? Tego byłem. Ale ekipa jest co? O kurwa, syryknął niepotrzebnie. Uff, to tak zwane miejsce czaszki. To leży. Żebyśmy się jeszcze na kogoś nie napataczyli. Napataczyli, tak, napatacz się. Szary, ty jak się napataczysz. Wow! Ocie panie, no przecież my to musimy zeksplorować. Ludzie kochane. W którym to jest miejscu, słuchajcie? To my musimy to jakoś oznaczyć przecież. Ustaw znacznik. My tu musimy sobie to zaznaczyć, przecież to jest...
Jaka tu jest miejscuwa do obadania? Dobra, a my chyba musimy iść najpierw w tę stronę jeszcze. Tak, jeszcze tylko zobaczymy, czy coś tutaj jest. Tu już nic nie ma. O, dobra. Jesteśmy. Popatrz tylko, co tu stworzyli. To idealny pokarm dla ich komórek rozrodczych. Niesamowite. Omora. Tych algomat. Co on tam pierdoli? Skup się, Jax. Rozumiesz ich? Ty pewnie też byś to potrafił, gdybyś tak jak ja poświęcił życie nauce. Spójrz, co się tu dzieje. I jeśli nie zrobisz tego, co ci poleciłem, wkrótce wszyscy będziemy tak wyglądać. A co mi poleciłeś? To wszystko, co chciałem zobaczyć. Przy okazji, opiekun twojego syna. Asgard? Co z nim? Kiedy go ostatnio widziałem, wydawał się nieco pogubiony. Lepiej sprawdź, co u niego słychać. Może to nic takiego, ale nigdy nie wiadomo. I co, i koniec? I on se poszedł? Może co, nie poszedł, tylko... A nie, idzie tam, dobra, no niech se idzie. Ja mogę coś z tym zrobić? Dobra. Słuchajcie, piękny odcineczek. Tu w ogóle też to tak ładnie bombluje, ale to sobie zeksplorujemy, na pewno. To robimy sobie, słuchajcie, odcineczek z tym. To nie ma bata w ogóle. Tu trzeba z tym zrobić jakieś... jakiś odcinek z tym miejscem. I to nawet już wiem, co tutaj będzie. Tutaj, słuchajcie, taki fajny, fajna miniatura na to będzie. Także słuchajcie, koniec końców, zadanie wykonane, tak? Zobaczmy, jak to jest. Czy jeszcze trzeba tam wrócić na przykład? Jest za to potęga? Nie. Tam było coś innego, ale to było to, nie? Nie, to jeszcze coś było innego chyba. A tu ile tego? Ile tego trzeba zabić? Ja cię kręcę. Dobra, ale zadanie wykonane, słuchajcie. Zadanie wykonane i to mnie cieszy. To mnie jeszcze nie cieszy, że nie możemy sobie miecza rozwinąć, ale dojdziemy do tego. Słuchajcie, zapisujemy. Znaczy, ja zapisuję. Kurwa, to tam jakby gdzieś ktoś gadał, nie? Dobra, widzimy się, ludzie, na następnym odcinku. Bye.